Żona Janusza Esterházyego, z którym się ożenił w 24 roku, była z wysokiej arystokratycznej rodziny węgierskiej Szereni. Żyła w Budapeszcie w pewnym sensie codzienne życie arystokratów, zawsze w kręgach najwyższych. Kiedy wyjdzie za mąż za Janusza Esterházyego, to pojedzie z Januszem Esterházyego do Ujlaku, gdzie matka i siostra mówią po polsku, otoczenie mówi po słowacku. Żona Janusza Esterházyego jest osamotniona. Urodziło się im dwójkę dzieci, ale Janusz Esterházy ciągle jest albo w praskim parlamencie, albo w drogach. Więc dla żony by było zbawienie, kiedy w 1938 roku dostała wiadomość, że Janusz Esterházy będzie członkiem parlamentu budapesztańskiego. Że może ona może wrócić z tej wsi, z tej dziury właśnie, gdzie się nic nie działo. Może wrócić do Budapesztu, do wielkiego miasta światowego, europejskiego, do stolicy. A wtedy, kiedy Janusz Esterházy zrezygnuje z możliwości, żona popadnie do depresji, pewnej depresji, która się skończy z chorobą bardzo ciężką, schizofrenią. Żona Janusza Esterházyego z dziećmi przeżyje wojnę i potem przeżyje ten czas, początek komunizmu w Budapeszcie. Ale ich dom rodzinny zostaje zabrany, upaństwowany i żona z córką zostają też deportowane do lagru przymusowej pracy. Jego syn Janusz też udaje mu się w ostatniej chwili wyemigrować z Węgier. Dostaje się tam do Szwajcarii. Jego córka Alice Esterházy też wyemigruje w 1955 roku z Węgier.